Delighted to welcome you to the festival. Jestem naprawdę zaszczycony, że mogę was przywitać na Festiwalu Życia. I love Poland. Kocham Polskę. And I want us to pray for Poland. I chciałbym, żebyśmy się pomodlili o Polskę. Look, I want everybody. Chciałbym, żeby każdy z was. All those people outside. Również ci, którzy stoją na zewnątrz. Come on, I love Poland. Ja kocham Polskę. And I want you to join me in praying that God will bless this land. A ja chciałbym, żeby każdy z was zaangażował się teraz razem ze mną w modlitwę o błogosławieństwo dla tego kraju. Now you don't need to be afraid, we've got no lions or tigers in here. Nie obawiajcie się, nie ma tu żadnych dzikich zwierząt, tygrysów czy lwów. I remember one time speaking in a circus tent. Ja pamiętam, kiedyś byłem w cyrku. And behind me, i za mną, were the lions. Były tak, były lwy, tresowane lwy. Uh-huh. I'm glad to say they didn't eat me. Cieszę się, że mnie nie zjadły wtedy. But I want everybody out there in the field. Ale moi drodzy, wy wszyscy, którzy jesteście i nas słyszycie tam zgromadzeni. If you're in the tent, you can sit down. Jeśli jesteście pod namiotem, możecie usiąść oczywiście. If you're out in the field, jeśli jesteście tam, I want you to stand. To chciałbym, żebyście wstali, czy zatrzymali się, bo będę się modlił. That God would work miracles and bless Poland. Aby Bóg czynił cuda w tym kraju, w Polsce, i błogosławił ten kraj. Father, we come by the power of Jesus' name. Ojcze, my przychodzimy w imieniu Jezusa. And we command every evil power or force that comes against this nation to be destroyed. I my nakazujemy, by żeby wszelka fałszywa rzecz, wszelka zła rzecz, która przychodzi przeciwko temu narodowi, była zniszczona. Oh God, we thank you for freedom. I dziękujemy ci, Boże, za wolność. And we pray that you will bless this nation. I modlimy się, abyś błogosławił ten kraj. And all Polish people all over the world. I wszystkich Polaków, gdziekolwiek są na całym świecie. We pray blessing on the government. Błogosławimy teraz rząd tego kraju. On your business. Błogosławimy biznes w tym kraju. God would raise up this nation. Modlimy się, abyś Boże wzbudził ten naród. To power and glory. W chwale i w mocy. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. 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 I was telling people yesterday. Wczoraj opowiadałem zgromadzonym tu ludziom. This is not my first visit to Poland. Że to nie jest moja pierwsza wizyta w Polsce. I was traveling in the Soviet countries. I've been traveling for more than 50 years. Przez ponad 50 lat podróżowałem przez całą Europę do krajów byłego Związku Radzieckiego. And I've certainly been coming to Poland for more than 30 years. I przez ponad 30 lat podróżowałem przez Polskę. And I love your land. Pokochałem waszą ziemię. And I'm so glad to be with you today. I cieszę się, że mogę z wami dzisiaj być. I'll tell you something very interesting. Coś interesującego może wam powiem na początek. Last week I was in Norway. W zeszłym tygodniu odwiedziłem Norwegię. And I was speaking in a big tent like this. I przemawiałem pod takim dużym namiotem jak ten. And I met a businessman. I spotkałem tam biznesmena, who's working in Poland, pracującego w Polsce. And he's spending 25 million zloty to help you here in Poland. I on wydaje 25 milionów złotych rocznie na to, żeby pomagać Polakom. So there are many people out there. Jest wiele ludzi na zewnątrz, who are doing everything that they can. W świecie, którzy robią wszystko, co jest w ich mocy, to support your nation. Aby wspierać również wasz naród. He was a ship owner. Ten człowiek, ten biznesman, jest właścicielem statków. And he's spending 25 million here in Poland. I wydał 25 milionów, czy wydaje 25 milionów złotych na Polaków. That's good news. Tak jest, to jest dobra nowina również. But I want to bring you the real good news tonight. Ale teraz chciałbym przynieść wam prawdziwie dobrą nowinę. And I want to just read a few verses from your scriptures. I chciałbym, żebyście razem ze mną, jeżeli macie Biblię, przeczytali kilka wersetów. Very simple story about Jesus. Jest prosta historia o Jezusie. Mark's Gospel chapter 6. Ewangelia Marka, 6 rozdział. And in the evening, the disciples of Jesus were in a ship. And
Jesus was still on the land. Tam jest powiedziane, że było to wieczorem, że Jezus był, przebywał w tym czasie na lądzie, a uczniowie byli w łodzi, na jeziorze. And Jesus saw these fishermen. Jezus zobaczył tych rybaków. And they were struggling to row the boat. I oni zmagali się z wiosłowaniem w łodzi. Because the storm was so strong. Dlatego, że burza wzmagała się. And in the middle of the night, at the darkest hour, i w środku nocy, pośród ciemności, Jesus started to walk on the stormy sea. Jezus zaczyna kroczyć po wzburzonym jeziorze. And the Bible says that he would have passed them by. I Biblia mówi, że przechodził obok nich. And when they saw this man, they didn't recognize it was Jesus. I kiedy zobaczyli tę postać, nie zauważyli, że to Jezus. And they were afraid. I byli przerażeni. Come on, you might be English or Polish or German or. No i drodzy, bez względu na to, kim jesteście, czy Polakami, Anglikami, czy Niemcami. But if you run a stormy sea in the middle of the night. Ale jeśli w środku nocy znajdujesz się na jeziorze. Then he began to talk to them. A potem on zaczął do nich przemawiać. And he said, don't be afraid. I powiedział, nie bójcie się po pierwsze. You know who I am. Wiecie, kim jestem. And he then stepped into the boat. A potem wszedł do ich łodzi. And the moment he, Jesus, stepped into the boat. I w tym samym momencie, kiedy on, Jezus, wstąpił do ich łodzi. The storm ended. Burza zanikła. I had quite an amusing experience. Ja sam osobiście miałem bardzo ciekawe przeżycie, podobne temu przeżycie w życiu. I like sport. Lubię sport. And I will admit, I even at my age, I still do downhill skiing. I nawet w moim wieku jeżdżę na nartach. And I also like racing cars. Lubię również ścigać się samochodami. But my other hobby is racing sailboats. Ale również mam inne hobby, mianowicie żaglówki. In fact, I was racing my sailboat about 3 weeks ago with my family. Tak naprawdę mniej więcej 3 tygodnie temu ja wraz z całą moją rodziną żeglowaliśmy sobie. But some years ago, I was in Germany. Ale kilka lat temu, pamiętam, byłem w Niemczech. And I was in a meeting like this. I na takim spotkaniu jak to. And a German businessman came. Spotkałem pewnego niemieckiego biznesmena. And the reason he was there was he was blind in one eye. I on był niewidomy na jedno oko. Don't ask me why, but he was still driving his car. Nie pytajcie mnie, dlaczego to robił, ale ciągle w swoim stanie prowadził samochód. But he was completely blind in one eye. Ale na jedno oko zupełnie nie widział. And he came because he wanted God to heal him. Przyszedł na takie spotkanie, dlatego że chciał, żeby Bóg go uzdrowił. Now I'm only going to talk to the men for a moment. Chciałbym teraz przemówić tylko i wyłącznie do mężczyzn obecnych tutaj. Ladies, don't listen. Panie, nie słuchajcie może. Because I found out why this man was blind. Ponieważ potem okazało się, kiedy rozmawiałem z tym biznesmenem, dlaczego oślepł. Now I told you, ladies, don't listen. Teraz, panie, może nie słuchajcie. The reason he was blind. Dlaczego on oślepł na to oko? He'd had a fight with his wife. Po prostu pobił się ze swoją żoną, albo jego żona go pobiła. His wife had smashed him in the eye. Jego żona uderzyła go pięścią w oko. That would never happen in Poland. Oczywiście w Polsce nic takiego nie mogłoby się przydarzyć. Anyway, he'd come to the meeting. Tak czy inaczej, pojawił się na spotkaniu. And he was asking me to pray with him. I prosił mnie, żebym się o niego modlił. And I prayed with him. Pomodliłem się. The miracle happened. I cud się wydarzył. God healed his arm. Bóg uzdrowił jego oko. Well, he went home. A kiedy wrócił do domu. And he was living near where I was staying. A mieszkał blisko miejsca mojego pobytu. And the next morning he came to meet me for breakfast. Więc wrócił następnego dnia rano na śniadanie, żeby zjeść ze mną. And I found something else about this man. I wtedy dowiedziałem się czegoś więcej od niego. For 3 months he'd had a serious stomach problem.
Mianowicie tego, że od 3 miesięcy miał bardzo poważny problem z żołądkiem. He couldn't eat any solid food for 3 months. Tak naprawdę nie mógł jeść żadnego stałego pożywienia przez 3 miesiące. But when God healed his eye, ale kiedy Bóg uzdrowił jego oko, and we're only praying about his eye, a modliłem się tylko oko, bo o oku wiedziałem, God healed his stomach. Bóg uzdrowił przy okazji jego żołądek. And I found out that he'd gone home. I kiedy wrócił do domu, remember, he hadn't eaten proper food, nie mógł jeść przez 3 miesiące, for 3 months, przez całe 3 miesiące poważnego jedzenia. This wasn't Poland, this was Germany. I to oczywiście nie miało miejsca w Polsce, to były Niemcy. He opened the door of refrigerator, otworzył drzwi lodówki, he ate everything in the refrigerator, i wyjadł wszystko z lodówki tego wieczora. And his daughter had to stop him, saying, "Papa, I need some food." I wtedy jej córka musiała go powstrzymać, mówiąc: "Tato, ale nie zjedz mi wszystkiego, ja też coś rano chcę zjeść." Now he was in the house with me. A teraz spotkał się ze mną po raz kolejny. Eating my breakfast. I zjadł ze mną moje śniadanie. You'd never do that in Poland. Nie, w Polsce tego nie robimy, tak? And so he was so excited about the miracle. On był tak podniecony tym, podekscytowany tym cudem. He said, he's got a sailboat. On powiedział, przyznał mi się, że ma łódź, żaglówkę. It was about 11 meters long. Mniej więcej 11-metrowej długości żaglówkę. And he invited me to go to Greece. I zaprosił mnie, żebym z nim popłynął do Grecji. To sail with him. Żeby tam pożeglować. But the trouble, I was so busy. Ale problem mój był taki, że byłem bardzo zajęty. It was November before I got there. Nastał listopad, zanim tam dotarłem. And we set out to sail for 4 days. I mieliśmy wtedy okazję przez tylko 4 dni pożeglować razem. Oh, the first day was all right. Pierwszego dnia wszystko było w porządku. But by the second day, ale już drugiego, there came a violent storm. Spotkała nas potężna burza. And when I say a violent storm, i kiedy mówię o szalonej, potężnej burzy, it was force 9, to mniej więcej ona miała w skali Beauforta, można by powiedzieć, w granicach 9 stopni Beauforta. That's a dangerous storm. A to jest nieprawdopodobnie niebezpieczny storm. To be on the open sea in a small boat. Kiedy jesteś w takiej łodzi na otwartym morzu. The storm began to damage the boat. I okazało się, że fale zaczęły niszczyć łódź. It broke the steering. Złamały ster. And I turned to look for my. There were only two of us on the boat. A byliśmy tylko we dwójkę na tej łodzi. And I turned to this friend. I powiedziałem temu znajomemu. And he disappeared. He'd gone down below the deck. I nagle on zniknął w przerażeniu pod pokładem. And I shouted out to him. Ja zacząłem krzyczeć, żeby go wywołać stamtąd. I said, "Have you ever sailed in a storm like this before?" I zapytałem go, czy masz doświadczenie, jak się steruje, jak się żegluje przy takim sztormie. And he shouted back at me. A on odpowiedział: "Why do you think I'm down here?" A jak myślisz, dlaczego się schowałem pod pokładem? I've never sailed in a storm like this before. Nigdy taki sztorm mnie nie zaskoczył na morzu. But he said, "I've never sailed with an evangelist before." Ale przy okazji muszę ci powiedzieć, że nigdy też nie żeglowałem z ewangelistą. Well, we both prayed. Byliśmy razem przerażeni lekko. And we got safely to harbor. Ale udało nam się dotrzeć do przystani. And we got the ship repaired. I tam zreparowano łódź. But I'm telling you, I know what storms are. Ale dlaczego wam to mówię? Ponieważ wiem, co to jest sztorm na morzu. And you see, in this simple story in the Bible, i ta prosta opowieść biblijna, the disciples of Jesus were just like that in a storm. Mówi o tym, że uczniowie Jezusa znaleźli się właśnie w takiej sytuacji. This was only a boat that they were rowing. Oni mieli do dyspozycji tylko łódź z wiosłami. But the wind was so strong. Ale wiatr wiał tak silno. And the sea was so high. A morze, a fale morskie były tak, jeziora były tak wysokie. They were in great difficulty.
że znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie. Przez wiele godzin musieli być w takim, musieli podróżować tą łodzią w takich sytuacjach. It was now the middle of the night. I znaleźli się pośród nocy. And you know, when it's dark, it's a great deal more dangerous. Ale jeśli jesteś na morzu, na jeziorze, przy burzy i jeszcze w nocy, to jest jeszcze bardziej niebezpieczne. But you know, you have to understand. Ale potrzebujesz to zrozumieć. This happens to us all. To wszystkim nam się przydarza, w taki czy inny sposób. No, you're not all sailors like me. No, oczywiście nie wszyscy żeglujemy tak jak ja żegluję. You don't all go on boats. Nie musisz mieć swoją łodzi. But every one of us will face storms and problems in our lives. Ale każdy z nas w swoim życiu, do każdego z nas przychodzą różne problemy. People look at me. Ludzie patrzą na mnie. Oh, you're an evangelist. O, ty jesteś ewangelistą. You have an easy life. Masz takie proste i łatwe życie. I want to tell you, my life is a great deal harder than yours. A ja chcę wam powiedzieć, że moje życie jest o wiele cięższe niż wasze życie. Because of the work that I was doing in the Soviet Union. Chociażby z tego powodu, dla którego wykonuję tę pracę w krajach byłego Związku Radzieckiego. 40 years ago. Na przykład 40 lat temu. 40 years ago this year. 40 lat temu, w tym roku minie 40 lat. I was arrested and thrown in a prison. Kiedy zostałem aresztowany do komunistycznego więzienia. A communist prison. Posadzili mnie w komunistycznym więzieniu. And I know exactly what it's like. Ja wiem, co to jest. It was 4 o'clock in the morning. Kiedy była 4 godzina rano. And they threw me into the prison. Wrzucili mnie do celi. And if you know what a communist prison is like. Jeśli wiesz, jak tam było w komunistycznym więzieniu. They stripped all my clothes off. To tak, to dobrze, ale inaczej to ci opowiem. Zdali ze mnie ubranie. Took away all my possessions. Odebrali mi wszystko, co miałem. I was left with nothing. Zostawili mnie bez niczego. They put a few dirty clothes in my hand. Dali mi do ręki kilka brudnych ubrań. Took me into a small cell. Zaprowadzili mnie do małej, maleńkiej celi. Forced me to lie on the floor. Zrzucili mnie na ziemię. I spent a year in that prison. I przez rok siedziałem w takim więzieniu. Most of the time. Przez większość czasu. I was locked up 24 hours a day. Budzili mnie tak, żebym nie spał 24 godziny na dobę. They didn't allow me out to eat. Nie dawali mi nawet jeść. What food there was, they put through the door. Jakiekolwiek jedzenie, które mi podawano, wrzucali mi przez otwór w drzwiach. We weren't even allowed out for a toilet or a shower. Nawet nie wychodziłem do toalety i oczywiście nie mogłem się umyć. So I know what hardship is like. Więc wiem, na czym polegają trudności życiowe. I know what problems are. Ja wiem, co to znaczy problem życiowy. And I can tell you that the man who became my best friend I człowiek, który zaprzyjaźnił się ze mną w tym więzieniu. He was a murderer. Murderer, killed somebody. Był mordercą tak naprawdę. He was in the prison because he killed people. Znalazł się w tamtym więzieniu dlatego, że zabijał. You know, I learned to love those men in that prison. I nauczyłem się kochać tego człowieka w tym więzieniu. Because I found that basically there was no difference between those men and me. Ponieważ zrozumiałem, że tak naprawdę nie było różnicy między mną a tymi ludźmi. I'd come from England. Pochodzę z Anglii. They were born out there. A oni urodzili się tam, w swoim kraju. I was an evangelist. Byłem ewangelistą już w tym czasie. They were every kind of criminal. A oni byli kryminalistami różnego rodzaju. Drug smugglers. Niektórzy przemycali narkotyki. Murderers. Mordercy. But there we were locked up in that same cell together. Ale razem byliśmy zamykani w tej samej celi. And as far as everybody was concerned, there was no difference. I tak naprawdę nie było między nami wtedy żadnej różnicy. I was treated the same way as they were. Tak samo mnie traktowali jak ich. I suffered what they suffered. Cierpiałem to samo co i oni. And they used to beat us and torture us. I tak samo jak ich, tak i mnie torturowano, bito. What they did to them, they did to me. To co robiono im, czyniono również i mnie. I lost my name. Straciłem moje imię na ten czas w więzieniu. For a year, they never called my name. Przez rok nie słyszałem, nie wołali mnie po imieniu. I was only a number. Byłem tylko numerem więźniem. Look, I understand what it's like. Wiem, co to znaczy.
But I learned to love those men. Ale nauczyłem się kochać tych ludzi. Because I saw them as God sees them. Ponieważ patrzyłem na nich tak, jak Bóg by patrzył. I didn't see them as criminals. Nie patrzyłem na nich jak na kryminalistów. I saw them as men that God loved so much, He sent His own Son to rescue them. Ale patrzyłem na nich jak na ludzi, których Bóg tak bardzo ukochał, że posłał swojego Syna, żeby ich uratować. The God was looking at the prison. Bóg patrzył na to więzienie. God didn't love me. Bóg nie kochał mnie. He didn't love me anymore. Ani trochę bardziej. Than he loved the murderer. Niż kochał tego mordercy, który się go zamknął. Tego handlarza na rynku. Kryminalistę. The Bible says. Biblia mówi. God sent His Son to live in your world. Że Bóg posłał swojego Syna, żeby żył w naszym świecie. Not to condemn. Nie żeby potępić. But to deliver. Ale żeby uwolnić. And set you free. Żeby wyzwolić. And you know, I learned something in that prison. I czego się nam nauczyłem w tym więzieniu. And that's one reason why I'm in Poland now. I między innymi to jest jeden z powodów, dla którego jestem w Polsce. Because I saw that we're all in trouble. Ponieważ zobaczyłem, że my wszyscy jako ludzie jesteśmy w dużym kłopocie. It's like we're all in the same boat. Tak jakbyśmy wszyscy byli w tej samej łodzi. Everywhere there's a storm. Wszędzie wokół nas szaleje burza. Everywhere there's problems. Są problemy. We all suffer sickness. Wszyscy cierpimy na choroby. You say, well, you're sick. Powiesz, jesteś chory? I've been sick. Ja byłem chory. Two times I've had cancer. Dwa razy miałem raka. First cancer in my throat. Po pierwsze miałem raka krtani. God healed me by a miracle. I Bóg cudownie mnie uzdrowił. 9 years ago. A 9 lat temu. When I was over 70 years old. Kiedy już miałem ponad 70 lat. I had lung cancer. Przydarzył mi się rak płuc. God healed me. I Bóg również mnie uzdrowił. 20 years ago. 20 lat temu. When I was in the Ukraine. Kiedy byłem na Ukrainie. They tried to kill me. Próbowano mnie zabić. They sent 3 young men to shoot me. Wysłano 3 młodych zabójców, żeby mnie zastrzelić. I had to fight for my life. Musiałem walczyć o moje życie. And only because I got hold of the gun. I tylko dlatego, że byłem w stanie złapać za pistolet tego młodego człowieka. And I pointed the gun at the boy's leg. I odwróciłem ten pistolet w stopę tego młodego człowieka. So when he pulled the trigger on the gun, więc kiedy pociągnął za spust, he wouldn't shoot me, nie strzelił do mnie, he'd shoot himself, tylko strzelił sobie w stopę. But they weren't satisfied with that. Ale to im oczywiście nie wystarczyło. They stole my car, ukradli mój samochód, my passport, mój paszport, my clothes, wszystko co miałem, moje ubranie, even my Bible, nawet moją Biblię. And they took that car. And they drove that car at me at high speed. Oni wsiedli mój samochód i kiedy stałem tam na ulicy, zwrócili samochód przeciwko mnie i chcieli mnie rozjechać. And they hit me. I tak naprawdę udało mi się uderzyć. And threw me in the air. Wyrzuciło mnie w powietrze. But God saved my life. Ale Bóg jakoś uratował moje życie. Don't tell me. Więc nie mówcie mi, moi kochani, that I don't understand trouble. Że nie wiem, co to są problemy. But you know, the thing is this, when I came out of that communist prison, ale kiedy udało mi się wyjść z tego komunistycznego więzienia, people said, oh, you'll never go back. Ludzie powiedzieli, teraz już nie wrócisz tam. They said, what are you going to do? Co teraz zrobisz? I said, I learned to love those men. A powiedziałem, nauczyłem się kochać tych ludzi. And I love them so much. I tak bardzo ich pokochałem. I'm going back. Że będę wracał. That's 40 years ago. I to miało miejsce 40 lat temu. And I'm still going back. A ja ciągle wracam. And I'm still going ciągle back. Ciągle wracam. And I'm still going I ciągle przyjeżdżam. And that's why I'm here. Dlatego jestem tutaj, moi kochani. Chcę, żebyście zrozumieli the reality of who Jesus is. Rzeczywistość tego, kim jest Jezus. You see, Jesus loved you. Jezus kochał nas. Enough that he left heaven. Kiedy opuścił niebo. Came down to earth. Stąpił na ziemię. And you know, Jesus was poorer than you. Wiecie, że Jezus był biedniejszy od nas. He lived for 33 years. On żył na tej ziemi 33 lata. He never had a house. Nie miał domu. He never had a home. Nie miał domostwa.
They say that even his clothes didn't belong to him. Tak naprawdę ostatecznie nawet jego ubrania do niego nie należały. People had to feed him. Ludzie go karmili. And when he died, a kiedy umarł, they buried him in a borrowed tomb. Pochowali go w wypożyczonym grobie. If you complain that you're hungry, jeśli narzekasz, że jesteś you have no job, że nie masz pracy, you have problems with your family, masz problem w rodzinie. Jesus, the Son of God, Jezus, Syn Boga, lived like you, żył na tej ziemi podobnie, lived like you, żył tutaj tak in samo, poverty, też in hardship, też w problemach. Why? Dlaczego? Po co? Why? Po co? God sent him, Jezus, Bóg posłał go, aby dać dowód, to prove how much God loves you, aby udowodnić, jak bardzo was kocha. God could not come himself, Bóg sam nie przyszedł na ziemię, but he sent his son, ale posłał swojego syna. In this story, i w tej historii, the disciples were in this boat, uczniowie siedzieli w swojej łodzi. And there was a storm, była burza wokół. And in the middle of the storm, i tam pośród burzy, they saw somebody walking on the water. Zobaczyli nagle postać chodzącą po wodzie. They didn't recognize him. Nie rozpoznali go. The tragedy today, dzisiaj tragedią jest to, that you in that storm, że ty i ja będąc w tej burzy życiowej, pośród choroby, even the teenagers at school. A nawet jeśli jesteś nastolatkiem, możesz mieć problemy w szkole. You know what's happening in England? Wiecie, co się dzieje obecnie w Anglii? Because of the internet and Facebook, ze względu na dostępność w internecie wszystkiego i na Facebooku, kontakty facebookowe, our young people are committing suicide, nasi młodzi ludzie w Anglii popełniają masowo samobójstwa. Because their friends are saying nasty things about them. Ponieważ ich przyjaciele w internecie publikują obrzydliwe rzeczy na ich temat. I come from England. Pochodzę z Anglii. In England today, dzisiaj w Anglii, one child in every three, jedna osoba, jeden chłopak, jedna dziewczyna na trzy, has no father. Nie ma już ojca. Did you know that? Czy słyszeliście, czy wiedzieliście o tym? In England today, dziś w Anglii, one child in every three, jedno dziecko na trzy, has no father. Nie ma ojca. 1.2 million children in Britain, 1,200,000 dzieci w Wielkiej Brytanii, they live in a home, żyją w domach, where nobody's ever worked. Gdzie nikt nie ma pracy, nikt nobody's nie pracował, ever had a job, nikt nie miał zawodu nawet, nobody's ever worked, nikt nie pracował. Don't tell me that teenagers and children don't have problems. Nie mówcie mi, że nastolatkowie i dzieci nie mają problemów. Just like the Bible. Tak, jak jest opisane to w Biblii. We all have our problems. Wszyscy mamy swoje problemy. But you see, what I'm trying to tell you. Ale o co mi chodzi? God sent Jesus. Jezus Bóg posłał Jezusa. God sent Jesus. Bóg posłał Jezusa. To deliver you. Aby uwolnić to ciebie. To rescue you. Aby dać ci wolność. To change your life. Aby zmienić to change your circumstances. Aby zmienić okoliczności twojego życia. But the trouble is, you don't know who he is. Kłopot polega na tym, że nie wiemy, jaki on jest. Oh, I've been into Polish churches. O tak, odwiedzałem również polskie kościoły. And I've seen the pictures. I widziałem obrazy, gdzie są na ścianach. I've been to the shrine of the Black Madonna. Byłem w sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie. I've seen the pictures. Widziałem obrazy. I've seen pictures of a baby. Widziałem tego małego Jezusa w postaci dziecka. I want to tell you, ale chcę wam powiedzieć, Jesus is no baby. Jezus nie jest dzieciątkiem. Jesus is no child. Jezus nie jest dzieciątkiem. Jesus is more man than you are. Jezus ma więcej mocy niż ktokolwiek. He got courage. On ma odwagę. He got strength. On ma siłę. He was filled with love. Jest pełny miłości. And then he took your punishment. I wziął na siebie twoją karę. He took your punishment. Wziął twoją karę. And died. Twoją winę. No, they didn't kill him. They didn't kill nie Jesus. Nie zabili go. Ludzie go nie zabili. He died. On umarł. He gave his life. On zakończył swoje życie. For you. Za ciebie. And you know, one time when I was in the far east of Siberia, kiedy podróżowałem po Syberii, and I was speaking in a stadium, i przemawiałem na stadionie, and a man said this to me, i tam jeden człowiek zadał mi pytanie. He said, why are you Englishmen here in the far side of Siberia?
I powiedział mi, dlaczego ty, Angliku, przyjeżdżasz, przebywasz całą tą długą drogę do dalekiej Syberii? I tried to tell him why he was there. Próbowałem mu wyjaśnić, dlaczego tam się pojawiłem. He said, no, listen to me. Ale powiedziałem, posłuchaj mnie. I'll tell you why you're here. Powiem ci, dlaczego tutaj jesteś. The railway line connecting this town with the next. Powiedział, ty, Angliku, jesteś tutaj dlatego, że doprowadzono kolej żelazną do tego miasta. It was built by Russians, Rosjanie zbudowali tę kolej. Who believed in God. Ale ci Rosjanie, którzy wierzyli w Boga, faith in God. Oni mieli wiarę w Boga. They were in prison. Ci, którzy byli więzieni często, they were forced to build this railway. Ci więźniowie byli zmuszani do budowania tej kolei transsyberyjskiej. And they died. I umierali tam. All of them died. Większość z nich umierała. And the railway is laid on the bodies of the men that died. I cała ta trasa, ta kolej transsyberyjska, jest, te szyny są położone na, ułożone na kościach ludzi, którzy umierali. This is what he said. To jest to, co powiedział. He said, David, there's only one reason you are here. I powiedział, Dawidzie, jesteś tutaj tylko z jednego powodu. Before these men died, zanim ci ludzie, kiedy ci ludzie umierali, they didn't curse and swear, i zanim umarli ci więźniowie, nie przeklinali, they were praying. Oni się modlili przed they swoją śmiercią. They believed in the love of God. Oni wierzyli w miłość Boga. Although they were dying, chociaż umierali tysiącami, they believed in the love of God. Ale oni demonstrowali Bożą miłość. And they prayed, i modlili się tak, that God would say, an evangelist, żeby Bóg posyłał ewangelistów, to preach love, aby mogli głosić miłość, forgiveness, przebaczenie, peace, pokój, and healing, i uzdrowienie, to the people who killed them, ludziom, nawet tym, którzy ich zabili. But that's God. To jest Bóg. That's God. Taki jest Bóg. Who could change man, który może zmienić człowieka, so that they could pray for those who killed them. Tak, że może modlić się nawet o swoich oprawców. No, Jesus is no David. Nie, Jezus nie jest dzieciątkiem. I go into some of your other churches. Byłem w innych kościołach również w Polsce. And I find Jesus there. I zobaczyłem tam Jezusa. Where is he? Gdzie on był? Where is he? Gdzie jest ten Jezus? He's a dead man on the cross. Jest przedstawiany jako martwy człowiek, you rozpięty know, na krzyżu. You know what I'm talking about. Wiecie, o czym mówię. You've been in the churches. Byliście w takich miejscach, you've w kościołach. Seen the images of Jesus. Widzieliście wyobrażenia Jezusa, rzeźby Jezusa. A dead man on the cross. Jako martwego człowieka, rozpiętego na krzyżu. I want to tell you the truth. Ale chcę wam powiedzieć prawdę. Jesus is not dead. Jezus nie jest martwy. Jezus żyje. Nobody else could do this. Nikt tego nie mógłby zrobić. 8:33. 8:33. They put him on a cross. Ukrzyżowali go. He gave up his life. On sam oddał swoje życie. They took him down from the cross. Miał 33 lata. Zdjęli go później z krzyża. They put him in somebody else's grave. Umieścili go w cudzym grobie. And 3 days later, a 3 dni później, he was alive. Żył na Bogu. He was alive. Powstał z martwych. He came up from the dead. On powstał he z martwych. He came out of the grave. On wyszedł z grobu. Hallelujah. Yes. You want to get excited. To jest ekscytujące. Oh, Jesus is alive. Ponieważ Jezus żyje. And forever. Dziś i na zawsze oh, żyje. Hallelujah. Hallelujah. He's no dead man. Nie jest martwy człowiek. And if you don't believe in life after death, jeśli nie wierzysz w życie po śmierci, I tell you, you're making the biggest mistake. Mówię ci, popełniasz największy błąd swojego życia. Jesus Christ, the Son of God, ponieważ Jezus Chrystus, Syn Boga, is the evidence of life after death. Dał dowód na to sam, że jest życie po śmierci. And what did he say to a thief dying on the cross? A co powiedział temu złoczyńcy, który umierał na krzyżu obok niego? That thief cried out. Ten złodziej krzyczał, wołał. Lord, don't forget me. Panie, nie zapomnij o mnie. And Jesus said today. A Jezus powiedział dziś. To a dying man. Temu umierającemu człowiekowi. Umierającemu złodziejowi na krzyżu. He said today. Powiedział dziś. You dying thief.
Ty, który umierasz ze mną. Because you recognize who I am. Dlatego, że rozpoznałeś, kim jestem. And because you call upon me. Dlatego, że zawołałeś do mnie. You will be empowered. Czyś mówię ci, będziesz ze mną w raju. And I can tell you this. Mogę wam powiedzieć to. Those men who gave their lives in Siberia. Ci ludzie, którzy poświęcali, oddawali swoje życie tam, na dalekiej Syberii. What about those people who died in Auschwitz? Albo ci chociażby, którzy umierali w Auschwitz. Over a million Jews. Ponad milion Żydów. But not only Jews. Ale nie tylko Żydzi przecież. At least 150,000 of your family. Ponad 150 tysięcy Polaków również tam zginęło. There must be some here. Prawdopodobnie są tutaj ludzie tacy. And someone in your family. Którzy, albo ktoś jest z waszych rodzin. If it wasn't Auschwitz. Jeśli nawet sam nie przeżył Auschwitz. It was something similar. To na pewno mógł przejść przez bardzo podobne sytuacje podczas God wojny. Sent his son. Ale Bóg posłał swojego syna. Not to condemn the world. Nie po to, żeby potępić but świat. To set us free. Ale żeby uwolnić nas. To break the curse. Żeby złamać przepęstwo. Żeby złamać to heal the sickness. Żeby przełamać to chorobę. Calm every storm. Żeby uspokoić wszelką to burzę. Bring peace. Żeby sprowadzić pokój, miłość, and forgiveness, przebaczenie and healing i uzdrowienie into your life. W naszym życiu. That's why Jesus walked on the water. Właśnie dlatego Jezus między innymi chodził po wodzie. Oh, it's impossible. Powiedz niemożliwe. There's no way I can walk on water. Nie ma takiej szansy, żeby ktoś mógł chodzić po wodzie. You can't walk on water. Tak, ty nie możesz. But there's one thing about Jesus Christ. Ale jeśli chodzi o Jezusa, he can do the impossible. On potrafił to, co było niemożliwe. And the very fact that he was walking on the water, i fakt, że chodził po wodzie, is a demonstration, jest demonstracją, that with him nothing is impossible. Tego, że z Jezusem, z nim nic nie jest niemożliwe. No problems too big. Nie ma zbyt wielkich problemów. No sinner too bad. Nie ma zbyt wielkiego grzesznika na ziemi. Not even the criminals with me in prison. Nawet tacy kryminaliści, jak ci, którzy siedzieli ze mną. No one nikt z nich is beyond help. Nie jest poza zasięgiem Boga. But the fact is, ale prawdą jest też to, they were in the storm, że ci ludzie byli podczas burzy. Jesus was walking on the water, a Jezus chodził, szedł po wodzie. And because they didn't recognize him, i dlatego, że oni go nie rozpoznali, the Bible said he would have passed them by. Biblia mówi, że prawie przeszedł obok nich. But when they cried out, ale kiedy zaczęli wołać, and they said, "Who are you?" i zadali pytanie, kim jesteś? Who are you? Kim jesteś? He said, "You know who I am." To wtedy on powiedział, mówiąc, "I'm Jesus." Jestem Jezus. When they spoke to him, kiedy oni pierwsi przemówili do niego, he got in the ship. To on wszedł do ich łodzi. And the moment he got in the ship, i w momencie, kiedy znalazł się razem z nimi w łodzi, the storm went away. Wówczas burza zamilkła. What I'm telling you, co chcę przez to powiedzieć? Jesus Christ wants to be part of your life. Jezus Chrystus chce być częścią twojego życia. Look, he knows you as individuals. On patrzy na nas jak na jednostki. Jesus doesn't look on you just as a crowd. On nie patrzy na was dziś jak na bezimienny tłum. When I look at you, kiedy ja patrzę na was, I don't know who you are. Nie wiem, kim jesteście. I don't know your name. Nie znam was po imieniu. I don't know where you live. Nie wiem, skąd, gdzie mieszkacie. Jesus is not like that. Ale Jezus nie jest taki. The Bible says he knows your name. Biblia mówi, że zna cię po imieniu. He knows your family. Zna twoją rodzinę. He knows your job. Zna miejsce he twojej knows pracy. Where you live. Wie, gdzie mieszkasz. Do you know what the Bible says? Wiecie, że Biblia mówi, even the very hairs on your head are numbered. Że włosy na twojej głowie są policzone nawet. The Bible says, Biblia mówi, not one tiny bird, że jeden ptaszek najmniejszy, not one tiny bird, najmniejszy ptaszek, can fall to the ground. Nie upada martwy na ziemię. But God knows. Bez wiedzy God Boga. Knows your trouble. On zna twoje problemy. God knows your problems. Zna twoje kłopoty. God knows your life. Zna twoje życie. He's waiting for you to invite him in. I czeka, żebyś go zaprosił. There's a very famous picture in the art gallery in London. W znanej galerii londyńskiej wisi znany obraz. Somebody painted a picture of Jesus. I ktoś namalował na nim Jezusa.
Not like the ones you have here. Nie tak takiego, jaki jest wymalowany tutaj. The picture was of a house. Ale Jezus był, jest tam przedstawiony w domu. With the door and Jesus standing outside the door. I tak naprawdę Jezus stoi na zewnątrz tego domu przy drzwiach. And somebody went to the artist. Ktoś podszedł do tego artysty. A very famous artist. Bardzo znanego zresztą artysty. And they said, you made a mistake. I powiedzieli, ale proszę pana, pan popełnił błąd przy malowaniu tego obrazu. A o co wam chodzi? They said, you've made a mistake. Pan popełnił błąd, malując ten obraz. When you painted the picture, kiedy malowałeś obraz, and you painted the door, i kiedy namalowałeś drzwi, there's no handle on the door to open it. Nie namalowałeś żadnej klamki na zewnątrz, przy tych drzwiach, żeby można było wejść do tego domu. And the artist said, that's no mistake. A wtedy artysta powiedział, nie ma żadnej pomyłki tutaj. Because with the door of your life, ponieważ jeśli chodzi o drzwi naszego życia, the handle is on the inside. Jest jedyna tylko klamka i ta klamka jest od wewnętrznej strony. He cannot open the door. On z zewnątrz nie wyważy drzwi. Only you tylko ty can open the door. Możesz otworzyć te drzwi and let him in. I pozwolić mu wejść. I remember a story about a boy. Ja pamiętam, że było mi przykro z powodu tego chłopca. Some years ago. Kilka lat temu. A little boy. Mały chłopak, poznałem go. I don't know how old he was. Nawet już nie pamiętam, ile miał lat, kiedy go poznałem. Eight or ten years old. Być może ten chłopak miał 8-10 lat. And together with his father. I razem ze swoim ojcem. They made a model boat. Zbudowali model, taki mały model łódki. A sailing boat. To była żaglówka. Maybe 80 centimeters. Być może miała nawet do 80 centymetrów długości. They cut it out of a piece of wood. Wycięli z kawałka drewna kadłub. They shaped it. Ładnie wymodelowali. They painted it. Pomalowali. They put a mast on. Mast umieścili w środku. And the boy's mother made the sail. A mama tego chłopca uszyła żagle do tej żaglówki. When it was finished, i kiedy już cały model był ukończony, the boy and his father were very excited. Zarówno chłopak, jak i jego ojciec, którzy zrobili tę łódkę, byli and podekscytowani tym faktem. They took the boat to the sea. I przynieśli na brzeg jeziora. It was a beautiful boat. To była piękna łódka. And like yesterday, there was a strong wind. I tak jak wczoraj na przykład, zaczął wiać i u nas, While they watched the boat sail faster and faster. I ten wiatr unosił tę łódkę na falach. But before they could do anything, ale zanim się zorientowali, the boat had gone so far, to ta łódka już odpłynęła tak daleko od brzegu, suddenly it was out of sight. Że już była nieosiągalna. And they searched up and down the shore. Przechodzili tu i tam, szukali po brzegu. And they couldn't find the boat. I nie mogli odnaleźć tej żaglówki. And the boy was crying. Chłopiec płakał. But 3 or 4 days later, ale 3-4 dni później, he was in the bazaar. Ten chłopak znalazł się na bazarze miejscowym. And what did he see? I co nagle zobaczył? On one of the stalls was his boat. Zobaczył na jednym ze straganów jego żaglówkę. And he went to the man. Podszedł do sprzedawcy. He said so excitedly, "Mister, that's my boat." Był ekstremalnie podekscytowany, mówiąc, proszę pana, ale to jest moja łódka, moja żaglówka. And the man said, "How do you know?" I ten człowiek powiedział, no nie za bardzo. Boy said, "I made it." I skąd to wiesz? Bo ja ją sam zrobiłem. It's mine. Can I have it? Ona jest moja. Czy mógłby pan ją oddać? But the man in the shop said, "You can't have it." Ale ten sprzedawca powiedział, nie, nie, nie w ten sposób. Somebody brought it in yesterday and I paid the money for this. Ktoś przywiózł mi ją wczoraj i ja zapłaciłem za nią pieniądze. If you want it, you'll have to buy it. Ty, jeśli chcesz ją uzyskać, musisz ją odkupić. And the boy had no money. A chłopak nie miał pieniędzy. And he went home to his father. I wrócił do swojego taty. Papa, powiedział, tato, give me some money. Daj mi pieniądze. I found my boat. Odnalazłem moją żaglówkę. But the man won't give it to me. Ale ten człowiek mi jej nie odda. I've got to buy it. Muszę ją kupić. And the boy's father went with him. I ten mężczyzna, ojciec przyszedł ze swoim chłopcem. And they paid the money. I zapłacili za żagłówkę. And they bought the boat. I sprowadzili ją z powrotem do domu. You know what happened? Wiecie, co się stało? The boy went home.
Ten chłopak wrócił do domu. And when he saw his mother, I kiedy zobaczył matkę wychodzącą na powitanie, pierwsza rzecz, którą powiedział, mama, była taka: mamo, this boat is twice mine. Ta łódka jest już podwójnie moja. It's two times mine. Dwukrotnie jest moja. His mother said, what do you mean? Co masz na myśli? The boy said, I made it. A chłopak odpowiedział, przecież ją zbudowałem. And it was lost. I ją zgubiłem. And I had to buy it back. A potem musiałem ją odkupić. So it's two times mine. I w ten sposób jest podwójnie moja. That's what God says to you. I to jest to, co Bóg mówi do nas. I made you. Ja ciebie stworzyłem. And you're lost. Że byłeś skupiony. I can't see you. Tak daleko odpłynąłeś, że nie mogę cię zobaczyć. And he sent his son. Ale on posłał swojego syna. To buy you back. Aby ciebie odkupić. God is your father. Bóg jest twoim ojcem. We are his children. A my jesteśmy jego dziećmi. But without him we're lost. Bez niego jesteśmy skupieni. Without him we're lost. Bez niego nie żyjemy. He wants you to come home. Chce, żebyś wrócił do domu. He wants you to come home. Chce, żebyś wrócił do domu. He's paid the price. Bo zapłacił za ciebie cenę. He's paid the price. Zapłacił wysoką cenę. All he says. Jest powiedziane, come home, wróć, come home, wróć. He wants to be part of your life. On chce stać się częścią twojego życia. He wants to step into your ship. Chce wejść do twojej łodzi. He wants to be in the storm with you. Chce być pośród sztormów razem z tobą. He wants to bring peace. Chce dać ci pokój, forgiveness, przebaczenie and healing. I uzdrowienie. But you have to invite him. Ale to ty musisz go zaprosić. Let's pray for a moment. Módlmy się przez chwilę teraz. Father, Ojcze, I pray that you would touch our hearts. Módlmy się, żebyś dotknął teraz naszych serc. Help us to know how much you love the sinner. Pokaż nam, jak bardzo kochasz grzeszników. How you can see the storms in our life. Jak widzisz wszystkie sztormy naszego życia. You want to come into our life. I że chcesz wejść w to życie. To calm the storm. Żeby uspokoić burzę. To forgive the sin. Żeby przebaczyć grzech. Oh Jesus. Jezu. Help me. Pomóż mi. Jesus, come into my life. Jezu, pomóż mi. Przyjdź do mojego życia. Because you love me. Ponieważ mnie kochasz. I want to ask you. Chcę was teraz poprosić o coś. Will you let me pray with you? Czy chcecie, żebym pomodlił się z wami? Will you ask Jesus Christ to come into your life? Czy zaprosisz Chrystusa do swojego życia? Will you give him your sickness? Czy oddasz mu your swoje pain, życie? Powierzysz mu choroby, oddasz mu je i swoje cierpienie? And let him heal you. Czy pozwolisz mu się uzdrowić? Let him love you. Bo on cię kocha. But you, only you. Ale tylko ty can open the door. Możesz otworzyć drzwi. And let him in. I pozwolić, żeby przyjść. Jeśli chcesz, żebym się o to z wami modlił. Jeśli chcecie odnaleźć w swoim życiu Chrystusa, to proszę powstać, znać, że ty chcesz, żebym się modlił if you want this Jesus, jeśli chcesz tego Jezusa, that's right, I want you to stand. To powstań. I want to pray with you. Chcę się z wami modlić. I want to know who you are. Nie wiem, kim jesteście. I ask you to stand. Ale proszę, żebyście dali znać, że każdy z was. You want me to pray. Jeśli chcesz, żebym się you want to find Jesus. Jeśli chcesz odnaleźć Chrystusa all of you that are standing. Wszyscy ci, którzy stoją. Teraz poproszę was, najmoże, przyjdźcie do mnie. Ja się z wami tu blisko modlić. Pomyślcie do przodu. Ci, którzy powstali, przyjdźcie tutaj. Skądkolwiek jesteście, gdziekolwiek jesteście, przyjdźcie tutaj do przodu. Jest specjalne miejsce dla was. Come on right down. Przyjdźcie i tutaj stańcie. I want to pray with you. Z wami będę się modlił. If you want Jesus to come into your life. Jeśli chcesz, żeby Jezus przyszedł do twojego życia. If you want to be healed. Jeśli chcesz, żeby on przyszedł do twojego życia. To deliver you. Jeśli chcesz, żeby cię uwolnił. Only you. To wy, only you. Tylko ci. Can open that door. Tylko ci, co otwierają drzwi. And I'm asking people outside the tent. I proszę też ludzi, którzy są poza namiotem. Come into the tent, come on. Przyjdźcie tutaj do namiotu, jeśli chcecie. Even if you're outside. Jeśli jesteście nawet na zewnątrz. Come on in. Przyjdźcie tutaj come do środka. Come on down, there's room down at the sides. Przyjdźcie tutaj do nas bliżej. Come further forward. Jeszcze bliżej come się, on. Bliżej come, się. Jak tylko to jest możliwe, zbliżcie come on. Do przodu. Come on right dajcie forward. Miejsce innym, żeby mogli dołączyć, bo dochodzą ciągle. Jesus knows who you are. Jezus wie, kim jesteście. He knows every problem in your life.
On zna wszystkie problemy waszego życia. If I learn to love those men in that communist prison. Jeśli ja byłem w stanie pokochać tych kryminalistów w więzieniu. The murderer. Mordercy. The drug smuggler. Handlarzy narkotyków. And the other criminals. Innych jeszcze. I loved them enough. Kochałem ich wystarczająco. That when they set me free. Kiedy mnie wyzwolono. I went back. Wracałem do ich kraju. Ja wracałem. Why? Dlaczego? I love them. Ponieważ pokochałem. I love you. Pokocham też was. But if I love you, ale jeśli ja was kocham, Jesus loves you a thousand times more. Jezus kocha was tysiące razy bardziej. Yes, he died on the cross. Tak, umarł na krzyżu. But he didn't leave you. Ale nie zostawił. He came back. Wrócił. You know that. Wrócił. Wiecie o tym. He came back. On wrócił. Why? Dlaczego? Why? Po co? Look, he died. Przecież umarł. He went to heaven. Poszedł do nieba. But he came back. Ale wrócił. For you. Dla was. For you. Dla was. I understand. Ja rozumiem. Maybe you've not been in a prison. Może nie byliście w więzieniu. I have. Ja byłem. And I learned forgiveness. Nauczyłem się tam przebaczenia. And love. I miłość. In one of your communist prisons. Tam, w takim więzieniu, komunistycznym więzieniu. Still inviting people on the outside. A ciągle zapraszam tych, którzy chcą, żebyśmy się razem modlili. We'll make room for you. Zrobimy dla was miejsce, spróbujemy zrobić miejsce. Please come down. Ale proszę przyjdź. Every one of you out there. Wszyscy ci, którzy są tam z dala. Those of you that are listening. Ci, którzy słyszą. Yes, I can see you. Keep coming in. Widzę, że ludzie się przemieszczają, jeśli chcecie podejść. Come on, keep coming. Ci, którzy są poza nawet namiotem, możecie przyjść teraz. Jesus is here. Jezus jest tutaj. To meet with you. Żeby spotkać się z wami. To come into your life. Żeby wejść do twojego życia. Those of you who want me to pray. A wy wszyscy, którzy chcecie, żebym się o was modlił. Just keep standing. Stójcie przez chwilę. See you all over. I can see you standing. Ja widzę wszystkich tych stojących tutaj, w tym momencie. Listen while I pray. I ja będę się modlił. Father, Ojcze, if I learn to love the men in that prison. Jeśli nauczyłem się miłości do kryminalistów więziennych. And I loved them enough to go back after I was set free. I tak bardzo ich pokochałem, że później wracałem do nich po moim uwolnieniu. How much more? Jak bardzo ty wiesz, kochasz tych wszystkich ludzi tu zgromadzonych. That you sent Jesus. Tak, że posłałeś swego Syna Jezusa. To live with us. Żeby żył z nami. And then when he died. A potem kiedy umarł. He sent him back. Posłał go znowu. You know, to me, Father, dla mnie, Ojcze, the greatest miracle is that he came back. To jest największy cud, że on wrócił do nas. For me. Dla mnie. For me. Dla mnie. And for thee. Zrobił to dla mnie i dla tych wszystkich, którzy tu stoją. Father, open their eyes. Ojcze, otwórz swoje oczy. To understand. Zrozum. Who Jesus is. Otwórz ich oczy, żeby zrozumieli, kim jest Jezus. Amen. Amen. I want you to say this prayer with me. A teraz bardzo was proszę, żebyście modlili się za mną słowami tej modlitwy. Every one of you standing. Każdy, kto tutaj stoi na tym. In this tent. Każdy w tym namiocie, and który those stoi. Standing outside. I nawet ci, którzy być może są na zewnątrz, a chcą się modlić. Say this prayer. Powtórz głośno za mną tę modlitwę. Say it together with me. Powtórzcie ze mną razem. Will you do that? Zrobicie to? So that I can hear you. Tak, żebym ja mógł was usłyszeć. Dobrze? Say it in Polish. Po polsku. I know. Wiem. Jesus came back for me. Że Jezus wrócił dla mnie. Oh God. Boże. Be my Father. Bądź moim Ojcem. You loved your Son Jesus. Ty ukochałeś swojego Syna Jezusa. But you sent Jesus to rescue me. Ale posłałeś go, żeby mnie uratował. I want to love Jesus. Ja chcę twojej miłości, Jezu. Jesus, you are a friend of sinners. Jezu, byłeś nazwany przyjacielem grzeszników. I know I've sinned. Ja znasz mój grzech. Forgive me. Przebacz mi. Come into my life. Wejdź do mojego życia. I
and throwing the door wide open. Otwieram na oścież drzwi mojego życia. Come in now. Przyjdź teraz. Forgive me. Przebacz mi. Bless me. Uratuj mnie. Heal me. Uzdrów mnie. Calm the storms in my life. Uspokój burzę mojego życia. And never leave me. I nigdy mnie nie opuść. Stay with me. Zostań ze mną. Forever. Na zawsze.